Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Tak jak tutaj było powiedziane, ta ustawa zmienia dowodzenie i kierowanie naszym wojskiem, z tym musimy się zgodzić. Natomiast w wojsku od czasu, kiedy tam byłem jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, po dzień dzisiejszy zawsze jest dowódca i od powiedzmy drużyny do szczebla najwyższego jest jasno określone, kto to jest. Ja podzielam wątpliwości te, które tutaj padły, że jest to wątpliwe, jeżeli chodzi o zapis konstytucyjny. Poza tym mnie osobiście mam inne zdanie tutaj, jak tutaj wypowiadane było, że zniesienie sztabu generalnego i dowództw rodzajów sił zbrojnych nie jest dobre, bo powiedzmy, jeżeli nawet będzie kierowane czy dowodzenie poszczególnymi jednostkami, no to ktoś musi ten rodzaj sił ogarniać. Tutaj padło, prawda, że będzie to inspektor, no ale czy jakaś komórka powiedzmy dowódcy generalnego czy operacyjnego. Natomiast w wojsku, jak wiemy, ważne jest planowanie i dobrze by było właśnie, żeby te dowództwa dalej funkcjonowały. Także ja mam tutaj w tym względzie inne zdanie. Natomiast tutaj padło ze strony pana generała Kodzieja jako przykład, że prawda w NATO jest to już jakby inaczej. No ale to w NATO. Natomiast jak ja byłem na konferencji w Paryżu, kiedy Francja kończyła swoją to prezydencję, to tam było podobnie jak u nas, prawda, armia 200-tysięczna i w konferencji ze strony ich uczestniczyli, prawda, minister cywilnej obrony narodowej i szef sztabu ich, prawda. Więc domyślam się, że taka struktura wtedy tak była jak u nas. Wojsku potrzebna jest stabilizacja, to rozumiemy. I ja mogę powiedzieć, że tutaj wyrażamy swoją troskę i mamy obowiązek mówić i o sprawach wojska i podejmować decyzje, ale rozmawiamy też o wojsku z ludźmi, którzy przesłużyli w wojsku całe swoje życie zawodowe i też mają, wyrażają się z troską, mają obawy o dzisiejszy stan armii, już tutaj nie wchodząc w szczegóły. Także poczynając od liczebności, kończąc, prawda, na tych zdolnościach bojowych. Także póki co wojsko jest ważną dziedziną i tutaj ta szybkość działania właśnie i tutaj jak powiedział senator, mój przedmówca Owczarek, że krótki okres wejścia w życie ustawy, moim zdaniem zbyt krótki, też będzie niejako może nieszkodliwy, ale niekorzystny dla armii. Tyle z mojej strony. Dziękuję.